To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właścicielem. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się mogą moje własne, które na pewno pomyślą, że tatuś z niemi gdzieś za trąbą schowanego się bawi. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach. Prawie na punty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki. I gdy przed tą maszynką stoję, wciąż mnie jedna myśl prześladuje, by mógł uwiecznić nie głos, lecz śmiech. Głosem trąbę wlagam, matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, skąd rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły srebrny dzwonek śmiechu roześmianych buziaków dziecinnych w waszych domach się rozlega. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie. A gdy wam teraz do śmiechu i usta ci układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia. 5.9.1924.